Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnej krótkiej podróżniczej serii, w której przyjrzymy się kolejnemu wschodniemu państwu, a może jednak nie, bo jesteśmy tym razem w Portugalii. Spytacie, dlaczego nie wschód? Na dobrą sprawę chciałem sprawdzić, jak to jest na zachodzie, jak to jest podróżować na zachodzie i nagrywać stamtąd, a najbardziej zachodni z europejskich krajów nadawał się do tego idealnie. Pierwszy odcinek może być nieco specyficzny dla tych, którzy są ze mną od jakiegoś czasu, ponieważ nie pokażę wam żadnego miasta. Jak wiecie, jestem podróżnikiem raczej miejskim, ale dzisiaj zabieram was na łono natury, do Parku Narodowego Gerês, o którym powiem więcej później. Uprzedzam, że ten odcinek może być mocno personalny. Zobaczycie dzisiaj, jak zmieniam się ja w ciągu dnia zapełnionego 30-kilometrowym marszem w górach w pełnym słońcu. Gotowi? Ja jeszcze zjem rybkę, wypiję portugalskiego browarka, wyśpię się i ruszamy. Zapraszam. Udało mi się dojechać do malowniczej miejscowości Gerês. Tutaj się mieści jedyny park narodowy w Portugalii. Miałem się przespać po drodze, ponieważ no troszeczkę byłem niewyspany po nocy, bo miałem lot i dojechałem tak gdzieś, no nieważne, w każdym razie poszedłem spać późno, miałem stać przed 6:00, ale widoki były tak przepiękne, co widzieliście zapewne, że no nie dało się spać po prostu, to byłoby głupie. Teraz zrobię sobie spacer po tym parku około 8 godzin, ponieważ wtedy mam ostatni autobus. Chyba że w międzyczasie stwierdzę, że na przykład jest to tak pięknie, że co ma być, to będzie, zostaje, albo wracam stopem, albo coś tam. Tutaj jest jakaś miejscówka ładna i widzicie już krajobraz okoliczny. Piękne wzgórze, jest tak zielono, że po prostu to jest nie do przekazania słowami. Lecę, mam około 2 godzin marszu do miejsca, które mnie bardzo ciekawi, z podobno bardzo pięknym widokiem. Słuchajcie, idę sobie tak w górę od jakiejś godziny i się zaczęły takie fajne krajobrazy z kamieniami dużymi. Fajnie jest. I cały czas jest droga asfaltowa, co jest w sumie pomocne, ale też troszeczkę odejmuje klimat takiego chodzenia w góry. Póki co bardzo się dobrze czuję. O, jeszcze wam jedną rzecz pokażę. Po drodze jest bardzo dużo miejsc takich piknikowych. Przepraszam, bo tu słońce mi przebija. O, i jest sobie na przykład takie źródełko. Tam za nim są stoliki. Fajnie tu jest. W sensie, no góry jak góry, krajobraz jest górski, ale jest fajnie, naprawdę, mega sprawa. Nawet samochody jeżdżą, zobaczycie zaraz. O, widzicie, jedzie. Ja wiem, że idę po złej stronie drogi, ale powiem wam, że naprawdę polecam przyjść. Właśnie sprawa jest taka, że jak macie wypożyczony samochód w Portugalii, to nie może was tu nie być, ponieważ cały czas droga jest super tutaj w tym parku, więc jeśli nie macie nic przeciwko zanieczyszczaniu środowiska i też nie macie za dużo czasu, to przyjeżdżacie tutaj samochodem, bo naprawdę warto. Serwus. Kochani, słuchajcie, dzisiaj wam pokażę, jak nie należy jeść w podróży. W sensie, jaki jest najmniej odpowiedzialny prowiant, który możecie ze sobą zabrać w podróż w góry.
Dlaczego najmniej odpowiedzialny? No bo po prostu nie wygląda to zbyt poważnie. A że ja nie jestem górskim człowiekiem, to jestem idealną osobą, która się do tego nadaje. Otóż wziąłem ze sobą bułki, bo w ogóle wczoraj leciałem z Katowic i doleciałem tutaj o 20, no byłem na miejscu o 22 w Bradze, więc wszystkie sklepy były zamknięte, więc musiałem sobie kupić rzeczy, więc kupiłem sobie bułki maślane, które teraz z chęcią zjem, bo to jest moje śniadanie, jest godzina prawie 11. Poza tym, Snickers, jeśli to oglądacie, to ja mogę zostać waszym ambasadorem za pół darmo, bo Snickersy w podróży to jest najważniejsza rzecz, którą można robić. Poza tym orzeszki sobie kupiłem, no i do tego woda. No i dzisiaj się okazało, że tutaj w tym parku narodowym tak naprawdę jest życie i jakby on działa jak atrakcja turystyczna, więc był sklep, kupiłem sobie kolę w razie gdyby coś się stało, dodatkową wodę, bo oczywiście wziąłem swoją z filtrem, i kupiłem sobie chipsy, bo stwierdziłem, że coś do przekąszenia na słono. Nie wiem, możecie hejtować, że się niezdrowo odżywiam, zapewniam was, że odżywiam się bardzo zdrowo. A w podróży mogę sobie dać takie wyjątki. Zresztą bułki maślane są spoko. Mucha jakaś. Dotarłem tu, gdzie miałem dotrzeć. To jest pierwszy punkt mojej wyprawy. Nazywa się punkt widokowy Pedra Bela. Z tego, co rozumiem portugalski, a rozumiem mało, to oznacza, że to jest piękny kamień, więc to jest piękny kamień. Jest naprawdę piękny widok, jak zjem to wam pokażę, ale najpierw oddajmy cesarzowi, co należy do Cezara, a Bogu, co Bogu, to później pokażę wam ten krajobraz. I mam nadzieję, że wam się spodoba, bo ja jestem w niebo wzięty, żałuję tylko, że nie mam drona. Więc jeśli na przykład ktoś by chciał, żebym sobie kupił drona i pokazywał wam fajne miejsca jeszcze w lepszej jakości, w lepszej stylówie, to macie link do Patronite'a na dole. I widzimy się za sekundę w krajobrazie. Smacznego wam życzę i sobie też. Także dotarłem do tego pięknego miejsca z pięknym widokiem na dolinę rzeki, która się nazywa, tu wam napiszę, to jest w ogóle bardzo dużo rzek, ale ta jedna ma takie jakby takie bardzo fajne rozlewisko, czy jak to nazwać, tam też zrobili tamę, jak się jedzie, to ją widać. Teraz możecie zobaczyć zresztą widoki z tego wzgórza widokowego, no jest to przepięknie. Jeśli przyjeżdżacie tutaj, warto się, trzeba się tutaj zatrzymać, porobić sobie zdjęcia, można bardzo ładnie, jak ktoś umie w instagramowy marketing, można bardzo ładne zdjęcia naprawdę zrobić, które wyglądają jakbyście byli w jakichś kanionach w Ameryce Łacińskiej, Środkowej. Ja tymczasem będę szedł w stronę wodospadów. Chciałbym zobaczyć dwa wodospady. Mniej więcej trasa, z tego co mi mówi nawigacja, zajmie mi około 3 godzin. Ja zabieram się w dalszą drogę. Polecam wam Pedra Bela się nazywa. To miejsce, taras widokowy. Ekstra sprawa. Warto te 6 km przejść. Naprawdę. Słuchajcie, dotarłem do kolejnego miejsca. Tu są skały, jakieś dużo skał. Ale to, co jest chyba tutaj najważniejsze, to jest kolejny taras widokowy, który się mieści... Cześć. O tu, na tej górze. Co ją widzicie? Nie wiem, czy tam będę wchodził, na razie idę do wodospadu. Ale to mi się też podoba. Ta formacja. To ekstra, lubię takie rzeczy. Księżycowe. Jak widzicie, udało mi się dobrać. Za mną jest wodospad Arado. Tam jest taki basenik. Teraz wam może przybliżę go. Tam, gdzie się ci ludzie opalają. O tam. I tu wskakują chyba z tego ziplina.
I tam sobie leci pięknie wodospad w dół. Jest niesamowicie. A tutaj chyba myślę, że jakbym bardzo chciał, to mógłbym sobie wejść na górę, ale nie chcę. Ponieważ mam jeszcze rzeczy do zobaczenia. Ale dookoła jest taki piękny krajobraz. I tam na dole płynie rzeczka. Wchodzę na drugą górę, na ten taras widokowy. Jest strasznie śmieszne wejście, bo jest dzikie. I trzeba wykminić, co tu zrobić na przykład. No, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć i że nie zniszczę aparatu po drodze. Dobra, teraz tu. O, dobra, jednak pod koniec są już schody. Chociaż nie wiem, czy to jest też jakieś super ułatwienie, ale dobre i to. Patrzcie, ile fajnych kamyków. To w ogóle się nazywa Rokas, więc obstać tam Rukasz. Nie wiem, ale obstawiam, że to znaczy kamienie albo kamień. Jak widać, nie nauczyłem się portugalskiego przed wyjazdem. Czy był to błąd? Teraz pokażę. Póki co nie żałuję. Teraz wam mogę ewidentnie powiedzieć, że było warto. Czekaj. I tam są jeszcze ludzie, zaraz tam wejdę. Ale to na przykład jest piękne. Jeszcze pogoda tak teraz się zrobiła. Zawsze przyszły chmury. Jest mega. Jaka fajna. Niech się grzeje. A mnie przekierowało na jakąś drogę, która nie jest drogą dla samochodów już, tylko jest pieszą typowo. Więc prawdopodobnie, patrząc na to, co się dzieje tam i że generalnie tutaj turyści są tylko samochodowi, to będę sobie tutaj sam. Przez godzinkę, mniej więcej, trochę więcej, godzinę 20 mi pokazuje, że tyle zajmie mi dojście do wodospadu o wdzięcznej nazwie Tahiti. Co ma wspólnego z tą wyspą, czy tam z tym państwem na Pacyfiku? Nie mam zielonego pojęcia, może się dowiem w międzyczasie, ale w każdym razie idziemy tam. Idziemy i tam się wykąpię, jak będzie możliwość, co wskoczę do wody. Tak wygląda trasa, co bym pewnie dograłem głosowo. Fuck, prawie się wywaliłem. Ona mnie gdzieś prowadzi na pewno, tylko trochę się boję, że idzie totalnie w dół. No ale skoro Navi tak mówi, że ma iść w dół, to niech idzie. Zostało mi 3 km do wodospadu. Całkiem mało, jeśli to jest tempo, w którym się idzie tam, a jest to możliwe, to znaczy, że będę tam przed 14, a nie 15 po, tak jak przewidziałem na początku. Dobra, mordeczki, wygląda na to. Przepraszam, muchy są straszne. To jest jedyny minus tej drogi pieszej, że jest dużo much. Ale dotarłem chyba do ostatniego viewpointa tak zwanego, czyli tarasu widokowego na mojej trasie. I faktycznie jest to spektakularny. Już widać wioskę, przez którą będę szedł. A ona jest tam. A widzicie domki? Widzicie. No i tam powinienem być. Słuchajcie, kochani. Totalnie mam zwariowanego GPS-a, więc idę teraz na pałę. To są takie fajne skały po raz kolejny. Cały czas one są. Nie wiem, czy ich widzieliście wystarczająco, jak nie, to macie. Dotarłem do pierwszego domostwa. Przede mną jest pierwszy domek. To znaczy, że ci ludzie w jakiś sposób muszą docierać.
do miasteczka, czy tam do wioski, więc myślę, że jak pójdę tutaj obok domku, to znajdę drogę. Zwłaszcza, że na przykład tutaj, zobaczycie, co zrobili boisko. Normalnie Estadio da Luz mają i sobie grają w piłkę. Mają bardzo dużo tych bojo. Nie, no nie będzie wymiarowe, ale spore. To trzepak nie jest, nie? Także, słuchajcie, tu jest jeszcze widok na te wioski w oddali. Nie widać chyba zbyt dobrze. Czy wioski, bardziej po prostu góry i tam gdzieś jakiś domek. Ale jest przepięknie i w ogóle, co ciekawe, może mi się uda to zobaczyć i pokazać wam. Tutaj są, jak to się nazywa? Pola tarasowe. Bo są góry i tak dalej. Jak ludzie uprawiają tutaj coś, to robią to na polach tarasowych. Co jest bardzo ciekawym elementem tego regionu, Portugalii. Tak się prezentuje nam ta wioska. Tam coś jest. Chyba gdzieś jest nawet kościółek. Ale nie ma tu chyba, nie widzę, żeby coś było takiego wartego uwagi. Więc nie będę wyrabiał sobie trasy, tylko pójdę od razu tędy, gdzie mnie prowadzi Navi. To jest tutaj właśnie. Może tu pies mnie pogryzie, bo wtedy uciekam. Ale tu macie pola i one nie są tarasowe, ale są też tarasowe. Gdzieś na pewno są. Albo w ogóle byłem strasznie przybliżony, przepraszam. To są pola. No słuchajcie kochani, poza tym, że widoki mam zajebiste, to generalnie jest średnio, ponieważ zgubiłem się generalnie. No tak to wygląda. Tam chyba powinienem być, gdzie jest ta droga w dole. Nie wiem, czy widzicie, nie chcę, żeby mi obiektyw jeszcze spadł, znaczy Boże, statyw. O, tam jest droga, nie? Tam chyba powinienem być. Iść sobie do wodospadu. A generalnie jestem jakieś dużo kilometrów wyżej, dużo metrów wyżej. No i się muszę wrócić, co mi strasznie odłoży czasu. Co może spowodować, że będę musiał do Bragi wracać autostopem. Błogosławiony jesteś asfalcie, bo oznaczasz początek cywilizacji. Witamy znowu. Dobra, słuchajcie, sukces, udało mi się trafić na ten wodospad. Nie wiem, na jakiej zasadzie tu się można kąpać i czy w ogóle, ale są ludzie i się opalają. Jak znajdę jakieś zejście do wody, żebym po prostu mógł się ochłodzić, to by było super, mega, ekstra sztos. I chyba takie widzę. Także życzcie mi powodzenia, żebym się nie utopił. W sensie bardziej, żebym się nie pośliznął, nie wpadł do wody z aparatem. Jeśli tak się nie wydarzy, to będzie wszystko sztos. A już wam prezentuję wodospad Tahiti. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wygląda wasz ulubiony youtuber spełniający marzenia, to jestem właśnie ja, kąpiący się w wodospadzie w Portugalii. Polecam, bo woda jest zimna strasznie, ale przy tej temperaturze i przy tym wysiłku, który miałem, to jest jak miód na oczy i na uszy i na wszystko, całe ciało. Generalnie bardzo fajny motyw i nie wiem, ile tu zostanę, ale bardzo się cieszę. Przyjeżdżajcie, na pewno to musicie zobaczyć ten wodospad Tahiti, a może nie tyle go zobaczyć, co po prostu go spróbować. Także ja lecę i widzimy się za chwilkę.
podczas gdy moje alter ego sprzed kilku tygodni bierze oziewiającą kąpiel w portugalskim wodospadzie, Abletr montażysta przez małe M, dziękuję Wam serdecznie za obecność. Jeśli spodobał Wam się ten filmik, zostawcie koniecznie lajka w górę, jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał, będzie mi serdecznie, niesamowicie miło i z jeszcze większym entuzjazmem dostarczę Wam kolejne materiały. Zajrzyjcie też na mojego Instagrama, fanpage'a i przede wszystkim Patronite'a, na którym możecie wspomóc moją działalność jakimś tam maleńkim groszem, za co oprócz mojej wdzięczności przewidziane są też inne benefity. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Portugalii. Servus!